Cześć, z tej strony Maciek Krzyśniewski, kanał Trzecia Liga pod lupą. Witam wszystkich tych, którzy interesowali się trzecią ligą, grupą czwartą. Zanim to było modne, tak pół żartem, pół serio, cała piłkarska Polska, media, wszystkie już w zasadzie interesują się trzecią ligą, grupą czwartą, w zasadzie kwestią rozstrzygnięcia awansu z tejże ligi do ligi drugiej. Tak naprawdę kolejne never ending story w trzeciej lidze, grupie czwartej. Najpierw była sytuacja z Krzysztofem Robskim, która ciągnęła się przez długi czas. Też ja o tym mówiłem w wywiadzie dla Kuby Nizińskiego w Radiu Kraków, że trzecia liga, grupa czwarta jest bardzo ciekawą ligą i zasługuje na więcej treści w mediach, na większe zainteresowanie tym wymiarem piłki. No nie do końca wyobrażałem sobie, że stanie się to w takich okolicznościach jak koronawirus i to całe przerwanie rozgrywek. Ale w sumie, jakby nie było, zainteresowanie medialne i ogólnie rzecz biorąc treści na temat trzeciej ligi, grupy czwartej jest co niemiara. Aż ciężko byłoby mi zacytować wszystkie źródła, z których czerpię informacje na ten temat. Też wiadomo, część też jest nieoficjalnych. No i pokusiłem się o ten filmik, aby niejako podsumować tą sytuację, chociaż klarownych tak naprawdę decyzji nie ma na ten moment. Myślę, że przedstawię Wam mój punkt widzenia i moją opinię na ten temat. Tak naprawdę dwa miesiące później, po tym moim ostatnim filmiku przedstawiającym całą sytuację, kiedy też rozmawiałem z Konradem Krzyszkowskim z Wydziału Gier LZPN i Zbigniewem Bartnikiem, prezesem Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, tam przedstawiałem cały zarys sytuacji i wtedy przedstawiciele LZPN-u, ci najwyżsi rangą, zapowiadali, że na pewno będą dążyli do sprawiedliwego rozstrzygnięcia. Tutaj, że nie będzie mowy o żadnym ciągnięciu za uszy motoru ze względu na to, że jest to klub oczywiście z Lubelszczyzny. Jak to powiedział Artur Trębacz w jednym z wywiadów, koszula bliższa ciału. Tak to takie ładne określenie. Ja w to, powiem szczerze, uwierzyłem, miałem taką nadzieję i nadal mam taką nadzieję, że to rozwiązanie będzie jak najbardziej sprawiedliwe i Lubelski Związek Piłki Nożnej taką wykładnię zastosuje i takie środki przedsięwzięcie, aby to rozstrzygnięcie było jak najbardziej sprawiedliwe. Takim punktem wyjścia i też taką motywacją ostateczną, która mi dała bardzo dużo energii do nagrania tego filmiku, była rozmowa właśnie ze Zbigniewem Bartnikiem, którą streściłem na Twitterze. Jeśli ktoś nie czytał, to polecam zobaczyć. To będzie też takie podsumowanie tego filmiku, natomiast też punkt wyjścia, więc takie otwarcie i zamknięcie, bo tak naprawdę okazało się, że nie wiemy nic więcej niż wiedzieliśmy dwa miesiące temu. Nie wiemy tak naprawdę, kiedy odbędzie się nawet to spotkanie. Nie ma oficjalnej informacji, kiedy odbędzie się spotkanie makroregionalne, gdzie wszyscy baronowie poszczególnych związków będą radzić nad tym, jaką podjąć decyzję. Podczas tych dwóch miesięcy no bardzo dużo było emocji, bardzo dużo, że tak powiem, takiej gry, zimnej wojny, jak ja to sobie nazwałem, pomiędzy Motorem a Hutnikiem, medialnej również. Natomiast na ten moment tak naprawdę nie wiemy w ogóle, czy rozgrywki będą kontynuowane. Na 99,9% Zbigniew Bartnik powiedział, że nie będą, mimo że po tych decyzjach bodajże poniedziałkowych, czy też wtorkowych, już nie pamiętam, rządowych, że mogą tam przebywać. No, poluzowanie, kolejne poluzowania w związku z pandemią, która no moim osobiście zdaniem była, te środki, które rząd zastosował, były mocno przesadzone i niewspółmierne, czym tak naprawdę do zagrożenia, czym tak naprawdę teraz tym odmrażaniem bardzo szybkim wszystkiego naraz troszeczkę przyznaje się rząd do błędu, ale to jest polityka, nie będę się w to mieszał. Po tym poluzowaniu tak naprawdę optyka się zmieniła i nagle kluby zaczęły się, już wcześniej tak naprawdę kluby zaczęły się odzywać, że chcą grać, szczególnie te z trzeciej ligi grupy czwartej poprzez inicjatywę Wisły Puławy. Nie wszystkie oczywiście, między innymi Jutrzenka Giebutów oponowała też wczoraj na Weszło wywiad z Tadeuszem Gądkiewiczem, który też no, poleciał ostro, jak to się mówi, chociaż moim zdaniem niepotrzebne takie słowa.
Tych wariantów rozegrania końcówki sezonu było kilka, między innymi mówił też Konrad Krzyszkowski o tym w paru wywiadach. Ja też linki do tych artykułów, które czytałem, postaram się w opisie zawrzeć, aby też być w porządku wobec mediów, wobec twórców. To było bodajże w Kurierze Lubelskim albo w Podkarpaciela, już nie pamiętam. Opowiadał o tym, że jest taka opcja rozegrania tylu kolejek, na ile starczy czasu, a więc tam wychodziło około 10 meczów. Zaczęły się podnosić też głosy z klubów, że jedni mają taki terminarz, inni mają taki terminarz, że to znowu będzie niesprawiedliwe rozwiązanie. Jeszcze jedna opcja, to było, która przewijała się w mediach, to była opcja rozegrania grupy mistrzowskiej i grupy spadkowej. Moim zdaniem to była całkiem ciekawa propozycja, jeśli oczywiście sezon miałby być dokończony i byłoby to najbardziej takie, myślę, sprawne rozwiązanie. No ale wszystko się zmieniło, kiedy dzisiaj Zbigniew Bartnik powiedział mi, że na 99% rozgrywki nie zostaną dokończone. Też zaczęły spływać informacje z innej grupy trzeciej ligi, że rozgrywki zostały zakończone właśnie sposobem, że są awansy, a nie ma spadków. Także w zasadzie na ten moment, jeżeli tak mówi prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej, to chciałbym się tutaj skupić na kwestii awansu, a więc tego, kto do drugiej ligi ma wejść w tej sytuacji. Czy to ma być Hutnik Kraków, czy Motor Lublin. Ja od razu tutaj, uprzedzając pewnie jakieś komentarze i tak dalej, nie ma co ukrywać, to też rzeczy są gdzieś tam, to nie są żadne tajemnice, że jestem związany z Hutnikiem w zasadzie od najmłodszych lat, bo też kopałem jako dziecko w Hutniku, na suchych stawach spędziłem bardzo dużo czasu, w zasadzie przez całe moje życie, co gdzieś tam w genach zostało mi przekazane, bo mój ojciec był trenerem w Hutniku przez ponad 20 lat, mistrzem Polski juniorów był też jako trener, także tutaj to nie jest żadna tajemnica. Natomiast także zdecydowanie bliżej mi do Hutnika niż do Motoru, to tak bardzo delikatnie mówiąc. Natomiast ja w swojej pracy, czy też hobby, bo to tak naprawdę nie jest jakaś tam praca dziennikarska, to za duże słowo oczywiście, pracy komentatora, myślę, i też takiej osoby zainteresowanej trzecią ligą, grupą czwartą, czy też youtubera, zwał jak zwał, nie chcę tutaj się kategoryzować, bo to nie jest moje główne źródło utrzymania. Staram się być obiektywny, staram się patrzeć trzeźwo na tą całą sytuację i patrzeć z dwóch stron. Moim zdaniem nie ma takiego naprawdę dobrego rozwiązania. To jest sytuacja absolutnie bez precedensu. Nigdy wcześniej nie było takiej pandemii i pewnie nigdy później takiej sytuacji nie będzie, oby. Natomiast rozumiem tutaj motywację obydwu stron, argumentację również rozumiem obydwu stron. Myślę, że ciężko tak naprawdę nie jest. Gdyby ktoś się mnie zapytał, kto ma awansować, to ja odpowiadam po prostu nie wiem, nie znam się, nie jestem prawnikiem. Moim zdaniem, tak kończąc, myślę, ten temat, jakie jest moje zdanie, jakie powinno być rozwiązanie, to chyba najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłby baraż, jeżeli faktycznie, powiedzmy, PZPN oddala od siebie tą odpowiedzialność ustalenia na podstawie regulaminu, kto powinien awansować, jeżeli Lubelski Związek Piłki Nożnej jest zdecydowanie tutaj bliżej Motoru Lublin, organem, który jest po prostu lokalnie związany z Motorem, i to też no, jest jakby oczywista sprawa. No to aby rozstrzygnęło się wszystko nie przy zielonym stoliku, tylko na boisku, to powinien moim zdaniem mieć miejsce baraż. Rzeczywiście zaraz osoby ze środowiska hutniczego powiedzą mi, że były opinie prawne, były opinie kancelarii, osoby z Lublina też mówią, że są jakieś opinie, które nie ujrzały światła dziennego, z opinii kancelarii prawnych z Lublina. Także mi się wydaje, że tutaj no, to musiałby sąd chyba rozstrzygnąć, albo jakiś organ, nie wiem, wyższy, właśnie typu PZPN, który niestety zawiódł mnie w tej sytuacji, oddalił zupełnie odpowiedzialność od siebie. Moim zdaniem tutaj PZPN powinien wziąć to na swoje barki i tutaj rozstrzygać w tej sytuacji.
jako organ nadrzędny. To też jest w pewien sposób normalne, że przecież jeżeli jest organ niższy, typu Związek Wojewódzki, to organem wyższym jest w tym momencie Polski Związek Piłki Nożnej i Polski Związek Piłki Nożnej powinien wziąć tutaj odpowiedzialność, odciążyć Lubelski Związek Piłki Nożnej od wydawania takiej decyzji, która rodzi kontrowersje i będzie rodzić kontrowersje. To jest zrozumiałe, no bo nie może Związek Wojewódzki decydować o takiej sprawie, gdzie zainteresowaną drużyną jest Motor Lublin. To jest moje zdanie i tutaj z tej strony absolutnie kibice, osoby związane z Hutnikiem będą miały pretensje i będą posądzać o stronniczość, co jest całkowicie normalne i to trzeba zrozumieć. Z drugiej strony, tak jak mówię, no, ten regulamin i oblicze tej pandemii no jest po prostu tak jakby nie do rozwiązania i ta kwestia regulaminowa jest tak moim zdaniem nieprecyzyjna w tej wykładni, że już samo to, że nie są w stanie związki podjąć odpowiedniej decyzji, powinno skłonić PZPN do wzięcia odpowiedzialności, wzięcia w swoje ręce i tak jak mówię, to jest słowo przeciwko słowu, opinia przeciwko opinii, kwestia interpretacji prawa i jeżeli jest taka możliwość, a myślę, że powoli rysują się takie możliwości, aby rozegrać to na płaszczyźnie sportowej, to związek powinien do takiego rozwiązania właśnie dążyć. PZPN jak gorącego kartofla tą sprawę trzeciej ligi przerzucił do Związku Lubelskiego, też w dziwnych okolicznościach zostało przesunięte o rok to przejęcie trzeciej ligi przez PZPN jako organu nadzorującego. To też może dziwić. Natomiast tak jak mówię, no to jest taki węzeł gordyjski ten regulamin nie przewidywał tak naprawdę w żadnym stopniu takiej sytuacji jak pandemia, jak przerwanie rozgrywek i tutaj jedni będą mówić, że przepisy powinny być interpretowane w taki sposób, inni, że w taki. Też prawo, wydaje mi się ogólnie rzecz biorąc, jest takim. Kwestie prawne rozstrzygane przez różne organy mają czasami różne decyzje, różne konsekwencje, co widać chociażby, nie wiem, w sprawach sądowych, medialnych i tak dalej, i tak dalej. Jeden prawnik mówi to, drugi prawnik mówi tamto, sąd podejmuje jeszcze inną decyzję. To jest kwestia interpretacji prawa, interpretacji przepisów prawa, co zawsze budzi w pewien sposób kontrowersje i kontrowersje będą. To jest jakby normalne, dlatego moim zdaniem powinno się dążyć do rozegrania barażu. Nie wiem, czy barażu jednego, jako jeden mecz, decydujący o wszystkim na neutralnym terenie, czy też rozegrania meczu i rewanżu. Czy też był taki pomysł rozegrania rewanżu w Lublinie, gdzie tak naprawdę zostawał ten jeden mecz, no ale to jakby nie w ramach, no właśnie, no i tu jest kolejna sytuacja, że to musiało być w ramach rozgrywek, które zostały tak naprawdę zakończone, jeżeli zostaną zakończone. Więc to też jakby przepisy tego no, nie przewidują. Więc to musiałoby być baraż, nie wiem, jako dodatkowy mecz, jakimś dekretem wydany przez związek, na przykład przede wszystkim moim zdaniem przez Polski Związek Piłki Nożnej. No te przepisy tak naprawdę nie były przystosowane do takiej sytuacji. Tak jak mówię, słowo przeciwko słowu. Ja tutaj też chciałem podkreślić kwestię tej cichej wojny, zimnej wojny, jak ja sobie to nazwałem, pomiędzy Hutnikiem a Motorem. No Hutnik zdecydowanie tutaj bardziej aktywny, Motor milczący, Motor gdzieś tam trzymający swoją linię, ale bardzo spokojnie. Hutnik zdecydowanie bardziej taki agresywny sposób w mediach społecznościowych się odzywał na ten temat. Moim zdaniem niektóre wpisy też no, były niepotrzebne, bo ile na przykład prezes Artur Trębacz bardzo fajnie się wypowiada i bardzo argumentuje to spokojnie i rzeczowo, no to niektóre wpisy chociażby na Twitterze z konta Hutnika były niepotrzebne, też blokowanie kibiców Motoru i tak dalej. To tylko zaognia sytuację i tak naprawdę merytorycznie nic nie wnosi do dyskusji, a szkoda, bo niektóre akcje marketingowe w Hutniku w ostatnim czasie bardzo fajne, zresztą sklep internetowy też chwaliłem i bardzo dużo fajnych inicjatyw dla kibiców, wirtualny stadion i tak dalej, i tak dalej. Także myślę, że tutaj ta linia taka pozytywna powinna być trzymana, ale też
trzymana ta linia, powiedzmy, jeżeli chcieliby argumentować to bardziej rzeczowo i tutaj opierając się na argumentach rzeczowych, a nie na takich pyskówkach, jakie tam miały miejsce. Motor, tak jak już wcześniej powiedziałem, spokojniej i tak jakby pewny swego, co też w pewien sposób może dziwić, bo tutaj aktywność hutnika zdecydowanie mocniejsza. W temacie chociażby tych opinii kancelarii prawnych i tak dalej, nawet Szymon Jadczak się zainteresował, że tam któraś kancelaria miała powiązania i tak dalej. Powiem szczerze, naprawdę bardzo szerokie echa ta sprawa zatacza i interesują się tą sprawą osoby, o których w życiu bym nie podejrzewał, że mogą się interesować. W RMF-ie też o tym mówili, no naprawdę niesamowita sprawa. Kuriozum i też sytuacja bez precedensu. Ciekawa jest też sprawa rozwiązań w innych ligach, bo kiedy się teraz, powiedzmy, już są decyzje, że te ligi będą kończone, to tak naprawdę dochodzą dzisiaj, dochodziły, doszło parę takich sytuacji tam z Radomiakiem, też z Pogonią, że była stosowana w związkach okręgowych ta wykładnia odnośnie meczu bezpośredniego, a więc też kibice Hutnika na Twitterze wrzucali, czy też sympatycy Hutnika wrzucali screeny z tabel i z podjętych decyzji, że tutaj ta wykładnia powinna zostać zastosowana. No i właśnie, cóż z tym będzie? Co zrobi LZPN? Naprawdę ciężko mi powiedzieć. Ta rozmowa dzisiaj z prezesem Zbigniewem Bartnikiem gdzieś tam zupełnie zbiła mnie z tropu, widać było poddenerwowanie, widać było tak jakby chciał zbyć mnie troszeczkę prezes Lubelskiego Związku Piłki Nożnej. Ja przypominam, że na moim Twitterze możecie zobaczyć sobie zapis, notatkę z tej rozmowy. I powiem szczerze, że nie podoba mi się to, bo tutaj podjęcie, jeżeli faktycznie zostaną, że tak powiem, prezes Bartnik powiedział, że Barasz, że tak powiem, zupełnie nie ma tematu. Natomiast jeśli chodzi o rozstrzygnięcia przy zielonym stoliku, czyli po prostu wybranie jednej wykładni, która będzie obowiązywać w tej sprawie i po prostu przyznanie awansu Motorowi albo Hutnikowi, to myślę, że no skończy się olbrzymią zadymą, jak ja sobie to nazwałem. Myślę, że jeżeli Motor zostanie awansowany do drugiej ligi, to Hutnik na pewno będzie tutaj składał odwołania, będą jakieś sprawy sądowe i tak dalej, i tak dalej. Ta sprawa się na pewno tak nie zakończy, bo po prostu stawka jest zbyt duża. Hutnik i Motor to są kluby poważne, kluby z tradycją, kluby z kibicami, kluby z historią i myślę, że oba kluby bardzo chcą wejść na ten szczebel centralny. Też słyszy się cały czas o coraz to nowych kwestiach nowego inwestora w Motorze, który podobno pan Jakubas, a więc no, miliarder, chce tutaj wyłożyć pieniądze na lubelski klub. No i też na pewno łatwiej byłoby inwestować i ciekawiej w klub drugoligowy aniżeli w trzecioligowy, szczególnie że Motor już z tej ligi wygrzebać się chce ładnych parę lat. No naprawdę. Ciężko tutaj powiedzieć, jaką decyzję podejmie LZPN, natomiast to będzie, myślę, to, że jest to Lubelski Związek Piłki Nożnej, będzie potężną pożywką do teorii spiskowych i po prostu podejrzeń do tego, że odnośnie tego, że to zostało zrobione pod Motor i że Motor tak naprawdę został pchnięty do tej drugiej ligi, mimo że no, sytuacja absolutnie nie była jasna i klarowna. Dlatego powtórzę jeszcze raz, moim zdaniem takim najbardziej sprawiedliwym rozwiązaniem byłby dekret po prostu PZPN-u na zasadzie wyznaczamy termin, dwa zespoły grają ze sobą mecz o wszystko albo dwumecz i tyle. I taka sytuacja wyjątkowa. Myślę, że to by było najbardziej sprawiedliwe rozwiązanie. A jak będzie, no to zobaczymy, bo powiem szczerze, że niepokoi mnie ta cała sytuacja i to zachowanie prezesa Bartnika. Już samo to, że nie wiadomo kiedy ci baronowie się spotkają i w jakich okolicznościach, to już jest dziwne. To powinno być jasne i klarowne, a tutaj ten chaos i dezinformacja są potężne. Myślę, że tyle z mojej strony na tą chwilę. Też nie chcę przedłużać i tutaj lać wody, bo decyzje
Decyzji wciąż nie ma i konkretów wciąż nie ma. Będziemy monitorować tą sytuację. Będę monitorował, będę Wam starał się przekazywać informacje. Dzisiaj starałem się dodzwonić do Ryszarda Niemca, prezesa NZPN-u i też do Konrada Krzyszkowskiego z Wydziału Gier LZPN. Niestety telefony milczały, nie zostały odebrane, więc będziemy patrzeć, co będzie się działo. Ja myślę, że ten serial się długo nie skończy i tutaj... Jeżeli nie zostanie to rozstrzygnięte na boisku, to naprawdę będziemy mieć jeszcze serial pod tytułem Kto awansuje i odwołania i tak dalej przez długi czas. Dzięki za dziś, pozdrawiam Was serdecznie, zasubskrybujcie kanał, polubcie filmik, wrzućcie na Twittera, dajcie też gdzieś tam zasięgi temu filmowi i pozdrawiam Was serdecznie.